Cześć, dzień dobry. Dziś zapraszam Was na film, jak to się mówi, pogadankowy. I tak naprawdę troszkę to Wy zainspirowaliście, a w sumie to zainspirowałyście mnie do nagrania tego filmu, ponieważ w jednym z ostatnich vlogów rozmawialiśmy na temat minimalizmu. Czytałam wszystkie Wasze komentarze i co się okazuje? Jeśli chodzi o taki minimalizm w życiu, to część z Was wyznaje tę zasadę, dzisiaj nie będziemy tego tematu poruszać. Natomiast okazuje się, że jeżeli chodzi o kosmetyki, to jednak ten minimalizm nie do końca się sprawdza. Kochacie kosmetyki tak jak ja, uwielbiacie je kupować, korzystać z nich, testować jakieś nowości. A niektóre z Was nawet pisały w komentarzach, że mogłyby stworzyć swój własny sklep. No i tak sobie pomyślałam, że w sumie, no właśnie, ten minimalizm w kosmetykach nie do końca się sprawdza, ale jest pewien sposób, dzięki któremu możecie na niektórych kosmetykach zaoszczędzić, a na niektóre wydać nieco więcej kasy. No i właśnie dzisiaj opowiem Wam, w jakie kosmetyki warto inwestować, w jakie lepiej nie, dlaczego. No i jak to się sprawdza w pielęgnacji, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Pomyślałam sobie, że najlepszym sposobem będzie podzielenie tych wszystkich kosmetyków pielęgnacyjnych na grupy. Czyli zaczniemy od ciała, przejdziemy do twarzy, będzie coś na temat makijażu, będzie też coś na temat włosów. No i właśnie. Zaczynamy od ciała i tutaj mamy całą gamę kosmetyków pielęgnacyjnych, takich, które wykorzystujemy do mycia naszego ciała, do złuszczania ciała, ale też do pielęgnacji. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę nie warto inwestować w nie wiadomo jak drogie kosmetyki pielęgnacyjne, ponieważ skóra na naszym ciele ma nieco inną grubość, można by było powiedzieć, i troszeczkę inaczej się zachowuje, jeśli chodzi o naszą twarz, w porównaniu do naszej twarzy. I na przykład preparaty myjące, to nie musi być wielka kasa. Ważne jest, żeby oczyszczały naszą skórę, żeby jej nie podrażniały, żeby myły, czasami żeby też ładnie pachniały. Preparaty złuszczające, to wszystko zależy od typu Waszej skóry. Bo jeśli na przykład posiadacie skórę, która szybko ulega zaczerwienieniom. A jeśli posiadacie skórę na ciele, która często jest podrażniona, jeśli macie widoczne naczynka na ciele, no to tutaj inwestujcie w takie kosmetyki złuszczające, które będą działały zdecydowanie bardziej delikatnie, ale też nie zawierały w swoim składzie substancji, które będą dodatkowo podrażniały Waszą skórę. Natomiast jeśli skóra na Waszym ciele jest grubsza, jeśli na przykład często macie problem z wrastającymi włoskami, no to tutaj warto korzystać już z takich peelingów gruboziarnistych, solnych, cukrowych. A jeśli jeszcze chcecie zaoszczędzić w tej kwestii złuszczania, to ja Wam proponuję kupić sobie albo rękawicę złuszczającą, albo kupić sobie szczotkę do szczotkowania naszego ciała na sucho. I wtedy naprawdę macie dużą oszczędność, jeśli chodzi o kosmetyki, bo macie tak naprawdę jeden produkt, który możecie wykorzystać na wiele sposobów. Więc jeśli chodzi o pielęgnację ciała, taką oczyszczającą, złuszczającą, to preparaty do mycia mogą być naprawdę za niewielkie pieniądze. Peelingi, wszystkie kosmetyki złuszczające, też można tutaj na nich naprawdę zaoszczędzić. No i teraz przechodzimy do tej pielęgnacji nawilżająco pielęgnującej. I powiem Wam tak, i to nie tylko chodzi o moje doświadczenie, ale też patrząc okiem troszkę fachowca, czyli powiedzmy kosmetologa. Jeśli ktoś Wam proponuje wszelkiego rodzaju preparaty antycelulitowe i też takie preparaty, które będą działały na rozstępy, kosztują one milion monet i mają sprawiać cuda, to odpuśćcie sobie takie preparaty. Bo nie ma takich kosmetyków, dzięki którym pozbędziecie się celulitu w 100%, czy też pozbędziecie się rozstępów. To są takie preparaty, które mają wspomagać walkę z rozstępami, walkę z celulitem. I tak naprawdę na to, żeby pozbyć się tych schorzeń, potrzeba jest
dużo, dużo więcej. Potrzebne są zabiegi, odpowiednia dieta, ćwiczenia, odpowiednia ilość wody, czasami leczenie hormonalne, ale bywa też tak, że roztępy są już stare, czyli są takie białe i nic z nimi absolutnie nie da się zrobić, no tylko silnymi, mocnymi zabiegami, ewentualnie chirurgią plastyczną można coś podziałać. Także nie inwestujcie w preparaty antycelulitowe czy też przeciwroztępom, nie wiadomo jak dużo pieniędzy, bo to jest strata kasy. Tak naprawdę najważniejsze dla Was w pielęgnacji ciała to jest nawilżanie, złuszczanie i oczyszczanie. Preparaty, które stosujecie w pielęgnacji, powinny dobrze nawilżać, powinny sprawiać, że ta skóra będzie gładka, że ona będzie miękka i czasami wystarczy nawet najtańsza oliwka, którą użyjecie po kąpieli, jeszcze na lekko wilgotną skórę, lub też takie preparaty, które będą miały w składzie dużo emolientów albo jakieś olejki. I sami widzicie, to nie muszą być naprawdę ogromne pieniądze, a strata kasy, zbierania tych wszystkich balsamów u siebie, szukania jakichś preparatów, które naprawdę sprawią cuda. Nie, to mają być kosmetyki wspomagające, które wystarczy, że mają dobry skład, fajne substancje, na przykład czasami wystarczy, że w jakimś balsamie będzie kofeina, która działa drenująco i to może być naprawdę balsam za nieduże pieniądze. Tutaj liczy się skład, liczy się to, gdzie te składniki, te substancje aktywne znajdują się w składzie i co tam tak naprawdę mamy. Więc pielęgnację ciała mamy już omówioną i jeśli chodzi o kosmetyki właśnie w pielęgnacji ciała, to tutaj proponuję Wam nieco bardziej oszczędzać, sprawdzać składy, dobierać kosmetyki do typu Waszej skóry na ciele i nie przesadzać z ich ilością. No dobrze, teraz przechodzimy do trochę bardziej zaawansowanej grupy, czyli pielęgnacja naszej twarzy. I wiem po sobie, że czasami jest ciężko dobrać jakiś kosmetyk do typu swojej skóry. Czasami zachęcają nas reklamy w telewizji. YouTube ma też bardzo duży wpływ, Instagram, czyli te wszystkie media. Można się w tym wszystkim zgubić. Reklama, no tak, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale tutaj w pielęgnacji twarzy też w sumie są pewne zasady, które warto wprowadzić, jeśli lubicie kupować kosmetyki i wiedzieć, na czym zaoszczędzić, a na co wydać więcej gotówki. I na przykład zaczynamy od demakijażu. Jeśli chodzi o demakijaż, to tutaj najważniejszą sprawą dla Was jest to, żeby skupić się na składach kosmetyków. I to nie muszą być wcale kosmetyki bardzo, bardzo drogie. Ważne jest to, żeby w tym oczyszczaniu naszej skóry było jak najmniej substancji drażniących i takich, które będą naruszać naturalną warstwę hydrolipidową Waszego naskórka. Czyli na przykład rezygnujcie z SLS-ów, bo SLS-y to są substancje powierzchniowo czynne, dosyć silne i one właśnie działając na naszą skórę mogą ją podrażniać, mogą naruszać tę barierę ochronną naszego naskórka, mogą skórę przesuszać. Naprawdę może być tutaj wiele takich czynników, które sprawią, że ta Wasza skóra nie będzie w dobrym stanie. Ale z drugiej strony kosmetyki, które nie zawierają w sobie silnych substancji myjących, oczyszczających, z reguły są nieco droższe, dlatego że producenci korzystają z takich substancji, które będą dobrze oczyszczały naszą skórę, ale też nie podrażniały jej, że nie będą źle na nią wpływały. No i właśnie, tutaj ta półka tych kosmetyków oczyszczających powinna być taka zróżnicowana. Więc jeśli znajdziecie dla siebie kosmetyk, który nie będzie najdroższy i nie ma sensu też inwestować w nie wiadomo jak drogi kosmetyk, ale będzie miał dobry skład i nie będzie zawierał na przykład substancji zapachowych, które też potrafią podrażniać, będzie mieć jak najmniejszą ilość konserwantów, które też potrafią podrażniać, albo będzie zawierał w sobie naturalne konserwanty, które są znacznie mniej drażniące niż inne, niż te pozostałe, no i nie będzie SLS-ów, to trzymajcie się takiego kosmetyku. Jeśli będziecie widzieć, że on dobrze oczyszcza Waszą skórę, zmywa tę pierwszą warstwę makijażu, radzi sobie z drugą warstwą, radzi sobie z tuszem do rzęs, no to tutaj warto zainwestować właśnie w taki produkt, który będzie się dobrze sprawdzał, ale tak jak mówię, to wcale nie musi być najdroższy produkt i
nie wiadomo, co on tam powinien w tym składzie mieć. Najważniejsze, żeby właśnie mi nie miał tych SLS-ów, żeby miał jak najmniejszą ilość związków zapachowych i jak najmniejszą ilość konserwantów lub też konserwanty naturalne. Po oczyszczaniu, po tym takim pierwszym demakijażu naszej skóry, przychodzi czas na tonizację. I tonik to jest również kosmetyk, w który nie warto inwestować nie wiadomo jak dużej ilości pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że tonik tak naprawdę powinien przywracać naturalne pH waszej skóry. I mogą to być tanie wody kwiatowe, bo zazwyczaj te wody kwiatowe są tańsze i mam tutaj na myśli przede wszystkim hydrolaty, które są dobrze dobrane do typu waszej skóry i możecie już kupić naprawdę za 10 zł dobry hydrolat, na przykład wodę różaną, który będzie przywracał naturalne pH waszej skóry. Więc tak naprawdę nie ma sensu inwestować w drogie toniki, bo można już za niewielkie pieniądze znaleźć naprawdę fajny i skuteczny preparat, który właśnie będzie super tonizował skórę, przygotowywał ją na to, żeby przyjąć substancje aktywne. Co mamy po toniku? Mamy albo esencję, albo serum. I bardzo często pytacie mnie, czy esencja to jest taki kosmetyk, który powinien znaleźć się w naszej pielęgnacji, czy lepiej postawić na serum. I ja wam powiem z mojego doświadczenia, że esencja to jest taki kosmetyk, który wprowadzamy przed serum, ale on nie jest wam aż tak bardzo potrzebny, jeśli, uwaga, zainwestujecie w dobre serum. No i właśnie, serum to jest ten kosmetyk, w który powinniśmy zainwestować nieco większą ilość gotówki, ale musi on mieć dobry skład. Bo nie chodzi nam o to, żebyśmy zainwestowały w serum, które jest jakiejś bardzo mocno popularnej marki, a tak naprawdę w składzie nie ma nic. No i znowu tutaj obowiązuje ta zasada substancji aktywnych w składzie, żeby te składniki były dobrej jakości, ale też na przykład bardzo często producenci w serum stosują różnego rodzaju technologie, przez co też kosmetyk jest bardziej skuteczny, no i co za tym idzie, jest też droższy. Ale serum to jest taki preparat, który w ilości wody ma bardzo dużą ilość, zawartość substancji aktywnych, które mają szybko do tej naszej skóry się dostać. A jeśli jeszcze mamy właśnie dobre technologie, zaawansowane technologie, na przykład nanotechnologie, czy liposomy, w których zamknięte są substancje aktywne, wtedy mamy większą pewność, że jednak ten kosmetyk będzie nam szybciej na tą skórę działał. A jeśli zainwestujecie w serum, które ma naprawdę świetne substancje aktywne, z wyższej półki, albo takie, które będą aktywniej działały i jest to udowodnione w badaniach, to macie jeden kosmetyk, który jest naprawdę takim kompleksowym preparatem pielęgnującym do waszej skóry. I właśnie serum to jest ten kosmetyk, w który warto zainwestować, bo dzięki niemu będziecie widzieć efekty działania waszej pielęgnacji. Pamiętajcie również o tym, że serum zawsze dobieramy do typu waszej skóry, ale też do tego, na co chcemy zadziałać. Czyli jeżeli chcemy działać przeciwzmarszczkowo, to szukamy serum, które będzie miało w składzie właśnie takie substancje przeciwzmarszczkowe. Jeśli ujędrniająco, no to substancje ujędrniające. A jeśli chcecie podziałać na trądzik, to szukajcie serum, które ma w składzie substancje aktywne działające właśnie na trądzik. Także możemy sobie odpuścić inwestowanie w kosmetyki, nie wiadomo jak dużych pieniędzy w kosmetyki do demakijażu, w tonik, ale jednak w serum warto zainwestować lepsze pieniądze, większe pieniądze. Prawie dochodzimy już do zamknięcia tej naszej pielęgnacji twarzy, ale mamy jeszcze krem i krem pod oczy. No i właśnie, krem, który nakładamy na serum, to wcale nie musi być krem, który kosztuje ogromną gotówkę. No nie, słuchajcie, tak naprawdę krem powinien nawilżać, powinien mieć w składzie emolienty, powinien działać na tą warstwę ochronną naszego naskórka. I to nie musi być nie wiadomo jak drogi krem, bo jeśli zainwestujecie w dobre serum, które ma tą bombę tych substancji aktywnych, na których wam zależy, to tak naprawdę krem, który później zastosujecie, ma sprawić, że te substancje aktywne głębiej wejdą do naszej skóry,
nie ulotnią się, nie odparują zbyt szybko, że to serum lepiej na tą naszą skórę zadziała, więc krem ma tak naprawdę, tak jakby, żeby Wam to dobrze wytłumaczyć, przykryć tą naszą skórę, stworzyć na niej taką barierę takiego filmu i przez co też woda nie będzie szybko nam uciekała z naskórka, będzie to lepsze nawilżenie, więc tak naprawdę, jeśli zainwestujecie w krem nawilżający, nie jakoś nie wiadomo drogi, ale który też będzie miał całkiem dobry skład, to będzie Wam wystarczało. Czyli tak naprawdę dobre serum, krem nawilżający i macie już skompletowaną pielęgnację. Ale uwaga, warto mimo wszystko zainwestować pieniądze w dobry krem pod oczy. Skóra wokół oczu jest cieńsza niż na naszej twarzy. Mamy tutaj mniej gruczołów łojowych. Bardzo często pojawiają się szybciej zmarszczki, te pierwsze zmarszczki właśnie w okolicach oczu. A też część z Was może mieć problem z zasinieniem, z opuchnięciem. Więc jednak dobry krem pod oczy to jest coś, w co warto zainwestować. Taki krem, który będzie miał substancje aktywne działające na Wasze problemy, czyli właśnie działał albo przeciwzmarszczkowo, albo rozjaśniająco, albo wzmacniająco, odżywczo na skórę, która jest mocno przesuszona. Więc tutaj warto jednak postawić w tej pielęgnacji twarzy na dobry krem pod oczy. Zanim przejdziemy do kolejnej grupy, podsumujmy sobie to, o czym powiedzieliśmy, czyli tak. Nie inwestujemy nie wiadomo jak dużych pieniędzy w pielęgnację ciała. Nie inwestujemy nie wiadomo jak dużo pieniędzy w preparaty oczyszczające i w toniki. Inwestujemy natomiast w dobre serum i w dobry krem pod oczy, bo to nam się sprawdzi. Pamiętajcie o tym, żeby jednak czytać składy, zwracać uwagę na to, co mamy w tej naszej formule kosmetyku, jak wysoko znajdują się substancje aktywne i zawsze dobieramy preparaty do problemów naszej skóry lub do tego, co chcemy osiągnąć. No i teraz pielęgnacja włosów. Ok, szampon to nie musi być jakaś duża inwestycja. Szampon przede wszystkim ma oczyszczać skórę głowy oraz nasze włosy. I to jest dla nas bardzo ważne. Więc tutaj pieniądze, które przeznaczymy, nie muszą być ogromne. Ważne, żeby ten preparat dobrze właśnie naszą skórę głowy i włosy oczyszczał, usuwał z niej wszelkie zabrudzenia, to co w ciągu dnia się zebrało na włosach, te wszystkie metale ciężkie z powietrza, kurz, no wszystko, tak naprawdę wszystko. Więc szampon ma dobrze oczyszczać nasze włosy. Ale warto postawić na dobrą maskę. Maskę, która będzie wzmacniała włosy, regenerowała, nadawała im blasku. I tutaj znowu zwracajcie uwagę na to, co jest w składzie, bo bardzo często maski do włosów to jest na samym początku ogromna ilość emolientów, silikonów, substancji, które będą oblepiać nasz włos i będą sprawiały, że będziemy mieć takie wrażenie, że te włosy ładnie wyglądają do czasu, a gdzieś tam później dalej pojawiają się substancje aktywne. Ja z reguły proponuję jednak mimo wszystko inwestować w maski profesjonalne, czyli takie, które dostaniecie w salonach fryzjerskich, dlatego że tutaj szybciej widzimy rezultaty, one są trochę inaczej skomponowane, te preparaty mają większą ilość substancji aktywnych. Owszem, zdarza się, że też mają silikony w składzie, ale na przykład producenci preparatów pielęgnacyjnych, profesjonalnych, fryzjerskich bardzo często inwestują w takie substancje, w które nie inwestują producenci kosmetyków drogeryjnych. Więc jeśli już chcecie dobrze dbać o Wasze włosy, to zainwestujcie w dobrej jakości maskę, taką, która będzie miała dobre substancje aktywne i która będzie idealnie dopasowana do typu Waszych włosów. No i kończymy ten dzisiejszy film i teraz przejdziemy do makijażu. Ja co prawda nie jestem specjalistą od makijażu, nie jestem wizażystką, makijażystką, nie pracuję na co dzień z makijażem, ale jest coś, co przez te moje 36 lat, na co przez te moje 36 lat zwróciłam uwagę i wiem, że jest dobrą inwestycją. To jest przede wszystkim podkład. Podkład, w który warto zainwestować. I przekonałam się, że mimo wszystko podkłady te z wyższej półki są lepsze od tych podkładów drogeryjnych. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zazwyczaj te podkłady z wyższej półki mają
dodatkowo substancje pielęgnujące w składzie, albo też trochę inne formuły tych kosmetyków. I tutaj nie chodzi już tylko o to, że płacimy za markę, czy płacimy za jakieś ładne opakowanie. Nie zawsze tak się dzieje, a w większości przypadków, mimo wszystko jednak, producenci tych kosmetyków wysokopółkowych, makijażowych, inwestują w troszkę inne technologie i troszkę inaczej formułują podkłady. Dlatego też warto mimo wszystko znaleźć dla siebie taki podkład, który będzie dobry jakościowo, który będzie dobrze dobrany do typu waszej skóry, ale będzie też dawał takie naturalne, powiedziałabym nawet luksusowe wykończenie. Bo jednak podkład to jest to, na co zwracamy tak naprawdę uwagę. Jeśli przykładamy się do pielęgnacji i chcemy, żeby ta nasza pielęgnacja dobrze wpływała na naszą skórę, to nie ma sensu psuć naszej skóry, tego co sobie wypracowaliśmy pielęgnacją, jakimiś kosmetykami kolorowymi. Więc zwracajcie na to uwagę i mimo wszystko jednak podkład to powinien być ten kosmetyk, w który będziecie z tych wszystkich kosmetyków kolorowych inwestować najwięcej, bo on ma działać na waszą skórę, on ma na tej skórze pozostawać przez cały dzień, on nie może zapychać porów, nie może powodować podrażnień, nie może powodować jakiegoś tam świecenia, błyszczenia i tak dalej. No podkład to jest coś, na co naprawdę, uwierzcie mi, mówię to po latach doświadczeń szukania różnego rodzaju podkładów drogeryjnych i wysokopółkowych i tak dalej, wiem, że jest to dobra inwestycja, więc jednak ten podkład to powinno być coś, na co możecie wydać więcej gotówki, możecie zaoszczędzić na różnego rodzaju paletach, bronzerach, cieniach, bazach i tak dalej, ale jednak podkład, no i tutaj bym dodała jeszcze korektor pod oczy, to jest coś, w co warto inwestować. Tak, wiem, rozgadałam się dzisiaj, tak jak wspomniałam na początku dzisiejszego filmu, to będzie film taki właśnie pogadankowy, ale chciałam wam powiedzieć, jak to wygląda u mnie właśnie przez pryzmat testowania tych wszystkich kosmetyków, które albo dostaję, albo kupuję, o których wypowiadam się na blogu, czy tutaj też na moim kanale, ale też jako kosmetolog, patrząc na to, co dzieje się ze skórą, jak ona reaguje, skóra, włosy, czy na przykład właśnie skóra na naszym ciele. I to są moje takie wskazówki dla was. Mam nadzieję, że z nich skorzystacie. Jak nie, no to nie. Ale oczywiście wy wiecie najlepiej, co się sprawdza na waszej skórze, co się sprawdza na waszych włosach, w co warto inwestować. Ja wam podsyłam taki mały pomysł do tego, mimo wszystko jednak, na czym zaoszczędzić, jeśli chodzi o pielęgnację, a w co mimo wszystko warto inwestować. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że wytrwaliście do końca tego filmu i zapraszam was, jak zawsze, na kolejne odcinki, do oglądania kolejnych moich filmików. Trzymajcie się ciepło, ściskam was mocno, buziaki, pa!